Witam Państwa serdecznie. Proszę o zajmowanie miejsc. Mam godzinę 17:20 i za chwilę rozpoczynamy ostatnią już dzisiaj prelekcję, która skierowana jest do tych, którzy zamiast szukać flag, szukają wymówek. I zostanie ona przedstawiona przez Radosława Żubra, który jest przedstawicielem firmy Standard Chartered, która jest głównym sponsorem tej konferencji, dzięki której się tutaj spotykamy. Zapraszam do wysłuchania. Dziękuję. Dzień dobry. Dziękuję za wprowadzenie. Tak jak już kolega to powiedział, dzisiaj trochę postaram się powiedzieć o zdobywaniu flag. Najważniejsza rzecz, ponieważ ja jestem krótkowidzem i nigdy nic nie widzę na prezentacjach, to ta prezentacja, a i przy okazji też miałem powiedzieć, że ona jest dostępna w internecie, ale ponieważ pracuję już parę lat w bezpieczeństwie, to powiem, że powinna być dostępna w internecie. Przynajmniej jak ja ostatnio patrzyłem, to jeszcze mój serwer stał, więc powinno to działać. Więc zapraszam, jeśli ktoś by chciał śledzić ją na bieżąco, to jak najbardziej może to zrobić. Też nie planuję jej zdejmować w jakimś sensownym czasie, więc powinna tam być dostępna cały czas. Dobrze, obowiązkowy slajd, kim jestem, więc zajmuję się bezpieczeństwem już jakiś czas. Zaczynałem swoją karierę w CERT Polska, w zespole Incident Response. Następnie byłem w zespole Threat Intelligence w banku Millennium. To się nazywało zespół Threat Intelligence, natomiast no, potrzeby w banku były troszeczkę inne i tego Threat Intelligence było troszeczkę mniej, natomiast głównie zajmowałem się obsługą incydentów na poziomie SOC 3 i jakimś dostarczaniem ogólnego poglądu na bezpieczeństwo, jakichś konsultacji, opiniowania i tego typu rzeczami. Natomiast od niedawna próbuję swoich sił jako pentester w Standard Chartered Banku. Ten troll, który widać po prawej stronie, to bardzo miła pamiątka z mojego odejścia z CERT-u. To prezent, który dostałem od CERT-owców na swojej imprezie pożegnalnej. Jest, mam go cały czas i stoję akurat w garażu, bo nie mam ogródka, ale na specjalną okazję jestem w stanie go gdzieś wystawić i zrobić mu zdjęcie. Jeśli ktoś nie wie, czym są zawody Capture Flag, o których dzisiaj nie będę mówił, to Mateusz Szymaniec i Jarek Jedynak 3 lata temu dali fantastyczną prezentację fantastycznego talka na B-Sidesach w Warszawie. Jest on dostępny w internecie, na YouTubie. Zachęcam do obejrzenia. Tłumaczą tam, czym są zawody Capture the Flag, co to są flagi, jakie są kategorie podstawowych zadań, a także jakieś podstawowe przykłady zabawnych, ciekawych zadań, z którymi się spotkali i jakie rozwiązali. Ja natomiast chciałem dzisiaj zająć się troszeczkę innym zdobywaniem flag na takich labach testowych, czyli nie konkretnych samym pojedynczym zadaniu, tylko całym maszynie, całym systemem operacyjnym, który działa, który jest najczęściej jakąś wirtualną maszyną, na której są poukrywane jedna bądź więcej flag. I takim chyba bardzo znanym przykładem jest Hack the Box, taka platforma, gdzie są różne maszyny, o nich zaraz chwilę opowiem więcej. I Vulnhub jest o tyle ciekawy, że tam mamy możliwość pobierania całego obrazu maszyny wirtualnej do siebie i możemy offline'owo ją sobie spokojnie hakować. Jeśli ktoś by chciał jeszcze zobaczyć coś o CTF-ach, no to na stronie ctftime.org jest lista CTF-ów. Moim zdaniem one są trudne, bardzo trudne albo koszmarnie trudne. Natomiast no to są te osoby, które są najlepsze na świecie, grają w te CTF-y. Aczkolwiek znajdują się takie prostsze CTF-y typu Pico CTF, który zdaje się też tam jest wymieniony, który jest dedykowany dla licealistów, ale wcale niekoniecznie jest aż tak bardzo prosty. Są zadania no, czasami trudniejsze, czasami prostsze. Jest jeszcze sporo innych stron, które zawierają albo obrazy maszyn, albo dostęp do VPN-a dostaje się i można robić podobne zadania. Tutaj zamieściłem troszeczkę przykładów zarówno z rynku polskiego, jak i ze świata. Również zachęcam do odwiedzenia, pobawienia się. A dzisiaj troszkę chciałbym więcej powiedzieć o Hack the Boxie. Hack the Box jest taką fajną platformą. Jest niesamowicie popularny, bo jak niedawno sprawdzałem, tam jest ponad 220 tysięcy zarejestrowanych użytkowników.
Oczywiście pewnie nie wszyscy są aktywni, natomiast sam fakt, że zarejestrowali się, to znaczy, że albo rozwiązali zadanie, które należy rozwiązać przy rejestracji, albo przeczytali w internecie, jakie trzeba rozwiązać. Tak czy siak jakąś pracę wykonali, poza tym, że tylko podali swojego maila. Na Hackdboxie mamy 20 aktywnych maszyn i ponad 120 wycofanych. Co to znaczy? Aktywne maszyny to są takie jak maszyny, systemy operacyjne, które są w puli punktowej, za nie liczą punkty do rankingu. Wycofane maszyny, no to są maszyny, które dalej tam istnieją, dalej są dostępne do nauki, natomiast do nich już są publicznie, są opublikowane już w write-upy, więc jeśli ktoś chciałby pouczyć się, to jest świetny moment, świetny sposób na zaczęcie tej przygody, ponieważ jeżeli stanie na jakimś zadaniu, na jakimś momencie, gdzie już nie będzie wiedział, co dalej zrobić, to może sobie spokojnie przeczytać w write-upach albo obejrzeć film na YouTubie. Ipsak bodajże, jeden z moderatorów Hack the Boxa, również publikuje takie fantastyczne całe filmy, w jaki sposób należy daną maszynę rootować, jak rozwiązać zadania. Na tej platformie również są takie standalone challenge, tak, gdzie klasyczne zadania CTF-owe o różnym stopniu trudności, gdzie albo dostajemy do pobrania binarkę, albo jakiś plik graficzny, jeśli to jest zadanie z gatunku steganografii, albo jeśli to jest jakieś webowe, czy zadanie z kategorii Pound, to mamy dostęp do dedykowanego dla nas. Tutaj nie jestem pewny, bo mam konto VIP, nigdy nie używałem praktycznie konta darmowego. Dedykowany dla nas podniesiony kontener gdzieś w AWS-ie i dostajemy po prostu adres z portem, na którym jest wystawiona aplikacja i dzięki temu możemy rozwiązać zadanie. To wszystko rotuje co tydzień, to znaczy co tydzień, bodajże w sobotę, jedna z maszyn z puli aktywnych jest wycofywana do puli wycofanych i dodawana nowa maszyna do puli aktywnych. Traci się punkty za tą pulę, za tą maszynę aktywną, trzeba po prostu od nowa wszystko robić, więc to wymaga niesamowitego zacięcia się i poświęcania trochę czasu. Podobnie jest z challenge'ami. Jakby komuś to było mało, to na tej samej platformie, to wszystko jest za darmo. Nie trzeba płacić nic, a jeżeli ktoś się płaci, to chyba VIP kosztuje 10 funtów miesięcznie albo 100 funtów, jak się płaci raz na rok. Ale nie trzeba nic płacić. Jest dostęp również do takich prolabów, gdzie te maszyny są ze sobą powiązane. Czyli normalnie maszyny są całkowicie odrębne od siebie, nie wchodzą w interakcję ze sobą. Natomiast w prolabach już mamy takie próbę symulacji takiego bardziej korporacyjnego środowiska bądź firmowego, gdzie mamy już jak być może więcej troszeczkę tych komputerów powłączanych, które wchodzą są w interakcję, są jakieś symulowania nawet użytkownicy, więc tam się coś dzieje i takie chyba laby są trzy, z tego co dobrze pamiętam, plus jakieś dodatkowe płatne. To wszystko jest wyskalowane na różne poziomy trudności, więc moim zdaniem zarówno osoby, które chcą zacząć przygodę z tą działką bezpieczeństwa, znają coś dla siebie, jak i osoby, które już mają dosyć duże doświadczenie i dużą wiedzę, również tam powinny znaleźć coś, co mogą potraktować jako wyzwanie dla siebie. Te poziomy bezpieczeństwa to są tak, no to trudno jest zawsze szacować, czy coś jest bardzo trudne, czy łatwe, ponieważ to mocno zależy od tego, jakie ma się już umiejętności, jakie ma się doświadczenie. Z tego co pamiętam, to poziom trudności nadaje twórca maszyny i moderatorzy nie bardzo w to ingerują, więc czasami zdarzają się maszyny, które są ustawione jako medium, które wychodzą, że są na przykład koszmarnie trudne, bo bardzo mało osób zauważyło pewne rzeczy albo należało coś odgadnąć, nikt tego nie odgadł. A czasami są maszyny, które są ustawione jako wyższy poziom trudności, jak okazuje się, że jest jakiś bardzo prosty sposób do ominięcia jakichś zabezpieczeń i do zdobycia flag. Maszyny są też patchowane, to znaczy twórcy zazwyczaj starają się, aby była ileś tam właściwych ścieżek do dojścia do flagi. To nie jest tak, że jest tylko jedna. Czasami jest kilka takich przewidzianych przez twórców ścieżek, do którymi można dojść do flagi. Natomiast jeżeli pojawiają się jakieś takie unintended bugi,
jak na przykład, nie wiem, albo bug w Hypervisorze, albo bug w Dockerze, no to starają się je patchować i w taki sposób ktoś, kto jest w stanie uzdobyć flagę w krótkim momencie, kiedy ten bug jeszcze istnieje, to oczywiście się zdobędzie, ale już następnie już nie. Dobrze, też obowiązkowy slajd, dlaczego chciałem taką prezentację zrobić? No bo z mojego doświadczenia, jak ja to zaczynałem się w to trochę bardziej bawić i bardziej tego uczyć, to było mi trudno, bo trudno jest znaleźć pewne proste narzędzia, czasami się nie wie, jest gąszcz informacji w internecie, jakie narzędzia należy użyć, które automatyzują bądź pozwalają łatwiej przejść pewne etapy, które są niezbędne do sprawdzenia w danym zadaniu. A takich narzędzi jest bardzo dużo, one nie są trudne do używania zazwyczaj, tylko po prostu trzeba wiedzieć, że takie istnieje, na przykład i z gąszcza 15 narzędzi, które powstało w ciągu ostatnich 15 lat, nie używać tych sprzed 10 lat, bo one są fantastycznie opisane, bo na przykład, bo no dobrze są opisane, ale one już tak dobrze nie działają na obecne systemy operacyjne, albo już nie są takie wydajne. Więc ta prezentacja tak naprawdę będzie skupiać się głównie na takim przeglądzie wycinka narzędzi, które powinny pomóc rozpocząć w ogóle przygodę. Nie będę mocno omawiał żadnych zadań, żeby też nie spoilować. Tak. O czym nie będę mówił na pewno? Nie będę mówił o żadnych online ani offline kursach. Nie będę mówił, skąd czerpać wiedzę na temat danych podatności, ich wykorzystywania. Też nie będę mówił za bardzo o podatnościach, jakie istnieją, jakie są klasyfikacje, dlaczego takie podatności występują, co to jest SQL injection, CSS, CSRF, SSRF i inne rzeczy. Zakładam, że albo jesteśmy w miarę osłuchani z tym, wiemy co to jest i dosyć dobrze rozumiemy, jak to działa, tylko jeszcze po prostu chcemy się nauczyć, jak je wykorzystywać w praktyce. Nie będę mówił o certyfikatach, bo się nie znam na certyfikatach, nie wiem. O czym dalej nie będę mówił? Nie będę za bardzo mówił o narzędziach takich podstawowych, jak właśnie Kali, Linux czy Commando VM. Zamieszczam tutaj na prezentacji, żeby jeśli ktoś by chciał później z niego skorzystać, no to są linki i to są narzędzia, które powinien się wykorzystywać. Nie będę mówił o jakichś też kolejnych tak proxy, które są uznane na rynku i wykorzystywane. Nie będę w ogóle praktycznie poruszał Metasploita, bo Metasploit jest dobrze opisany w wielu miejscach. Ja mało używam Metasploita, trochę używam, ale nie dużo. Metasploit, no nie, ja jakby nie przypadł mi bardzo do gustu. Jest fajny, ale bardzo często jak mam jakiś exploit napisany w Metasploicie, to sobie czytam kod exploita i przypisuję na swój. Nie będę mówił też o jakichś skanerach podatności. W ogóle będę starał się unikać narzędzi komercyjnych. Większość narzędzi, jeśli nie wszystkie, które będę prezentował, to są narzędzia całkowicie darmowe. Dalej, jest duża lista rzeczy, o których nie będę mówił, bo to jest dosyć duży temat. Nie będę mówił o jakichś dekompilatorach. Tutaj podaję przykłady dwóch bardzo fajnych dekompilatorów dotnetowych, czy tam C-sharpowych. Nie będę mówił o deassemblerach. Nie będę mówił o hexedytorach, o debuggerach, ani jakichś frameworkach, które ułatwiają pisanie exploitów. Przepraszam. Ani rzeczach mobilnych. To głównie dlatego, że albo czegoś dobrze nie znam i nie czuję się komfortowo za bardzo, żeby jeszcze o tym mówić, jak bardzo się na tym nie znam, albo nie wyrobimy się. To i tak jest kawałek większego tematu. Dobra, więc spróbujmy zobaczyć. Jak próbujemy robić maszynę, to zazwyczaj to wygląda w taki sposób, że dostajemy albo ten obraz maszyny gotowy i ściągamy sobie i uruchamiamy u siebie i mamy dostęp sieciowy do niej, albo po prostu dostajemy dostęp do jakiegoś VPN-a i tyle. Widzimy ją po drugiej stronie VPN-a pod jakimś adresem IP. Więc z fantastycznym narzędziem, które chyba od którego wszyscy zaczynają albo powinni zaczynać, jest Nmap wraz z jego silnikiem skryptowym. Więc co ja zazwyczaj robię, to najpierw sprawdzam sobie 1024 najbardziej popularne porty TCP z jakimiś defaultowymi skryptami, żeby zobaczyć w ogóle co tam jest, oraz 200 portów UDP. 200 dlatego, bo po skanowaniu portów UDP jest wolne. Ja zawsze zakładam, że
porty UDP bardzo mocno trzeba skanować wtedy, kiedy mamy uzasadnione podejrzenie, że coś tam słucha, albo jak niczego innego nie znaleźliśmy. To znaczy, że pewnie coś na UDP jest. To, co też uczulam, co mnie na przykład HackDevOps nauczył mniej bądź bardziej boleśnie, to nie należy poprzestawać na półśrodkach, czyli zawsze skanuję wszystkie porty TCP, bo nawet jeśli jestem przekonany, że coś jest na niskiej porta, znalazłem, to by to jest już ten kierunek, w którym powinienem pójść, to nadal coś może być na wysokim porcie, co albo mnie kieruje na późniejsze jakieś kroki, które powinienem podjąć przy rozwiązywaniu kolejnych zadań w danej maszynie, albo tam po prostu jest coś, co jest faktycznie do eksploitowania, a to wszystko, co wcześniej odkryłem, jest tak naprawdę rabbit hole'em i stracę te dwa dni na to, żeby odkryć, że tam nic nie ma. Tak wygląda przykładowy output z Nmapa tych 1024 portach z jakimiś podstawowymi skryptami, które się od razu uruchomiły. Więc służy już wiele fajne rzeczy jakieś. Na przykład to, co tu moją uwagę przykuło, to, że mamy LDAP i mamy możliwość zalogowania się bez uwierzytelnienia na tego LDAPa. Więc to, co robię, to wtedy uruchamiam skrypty LDAPowe. Ja też jestem trochę leniwy, nawet nie trochę, czyli zazwyczaj mam trochę więcej czasu na to, więc czemu by nie uruchomić wszystkich skryptów LDAPowych, które mam, i zobaczmy, co wyjdzie. Na HackDevOpsie przynajmniej maszyny są zazwyczaj bardzo stabilne i zazwyczaj wyskalowane na wiele ataków równoległych naraz. Dlatego, że ten VIP się różni od tego, od free, że ma się dedykowany VPN, na którym jest od kilku do kilkunastu osób naraz. On się rozkłada na te 20 czy 120 maszyn, więc nie jest tak tragicznie. Natomiast na free jest horda ludzi, która po prostu rzuca się na te maszyny, jest tam kilkaset osób naraz podłączonych, więc często te maszyny klękają i nie odpowiadają, bo raptownie na przykład 200 osób stwierdziło, że no to będziemy brutować teraz jeden z portów i zobaczymy, co wyjdzie. No i chodzi o to, że po prostu maszyna umiera. Z takiego prostego już nawet z odpalenia skrypta mapowego tu widzimy już dużo fajnych rzeczy. Na przykład widzimy, że jest prawdopodobnie dwóch użytkowników. Mówię prawdopodobnie, bo jak zobaczę tych użytkowników na serwerze, to wtedy uwierzę. A jakże zobaczę, że LDAP nie zwrócił, że niby tacy użytkownicy są, to wcale nie znaczy, że tacy użytkownicy tam tacy są, bo to znaczy, że to może jakieś pozostałości są po jakiejś wcześniejszej instalacji, tak naprawdę to w życiu już nie używane jest. I tutaj mamy hasła do jednego z użytkowników, czyli już możemy spróbować jakieś pasty hasze albo połamać ten hasz, zobaczyć, co to jest i zobaczyć, co zadziała. Ja też staram się, tak jak już mówiłem, nie będę każdego zadania rozwiązywał, tylko będę pokazywał mniej więcej prawdziwe outputy z tych narzędzi na konkretnych maszynach, na konkretnych zadaniach. Takie są wycinki, więc jakby ktoś do tego kiedyś wracał, no to faktycznie to wszystko się tam dzieje i ktoś będzie chciał powtórzyć sobie robienie takiej maszyny, no to faktycznie dojdzie do takich samych wniosków. To jakby ktoś chciał zobaczyć, to jest ten pełny output z LDAP Search'a, no to LDAP Search no, daje dużo informacji, przepraszam. Faktycznie mamy, że ta Alice istnieje i ma jakiś katalog domowy i gdzieś tam dalej będzie Bob. Jakby ktoś chciał kiedyś na to zobaczyć. Tak, no. Oczywiście przyszedłem daleko. Ten skan trwał 600 sekund, także to trochę trwa. Podobne narzędzia, które mają podobne funkcje, to chyba możemy wspomnieć o Zmapie i o maskanie. Ja często też spotykam się, że ludzie na początku skanują maskanem po to, żeby dowiedzieć, jakie są porty otwarte, a maskan jest dosyć szybki. Nawet powiedziałbym, że bardzo szybki, Zmap w sumie też. Dopiero później, jak widzę z takiego bardzo initial rekonesansu, co jest otwarte, no to skanują to zazwyczaj później mapem już z jakimiś skryptami, żeby zobaczyć, czy coś mogą niskim kosztem jakieś racje uzyskać. Dobra, kolejnym narzędziem jest GoMaster. Ponieważ no, żyjemy w technologii, żyjemy w świecie, gdzie strony WW są bardzo popularne, więc nie ma co się dziwić, że też większe zadań są webowych.
gdzieś na którymś etapie albo wejścia, albo na którymś etapie rozwiązania maszyny, gdzieś trafimy na serwer HTTP i gdzieś tam będzie jakaś strona, którą trzeba będzie wyeksploitować. GoBuster jest takim fajnym narzędziem do brutowania i odkrywania katalogów, które nie są podlinkowane. Albo są podlinkowane, ale po prostu istnieją na tym serwerze. Katalogów i plików. Natomiast GoBuster, co być może nie wszyscy wiedzą, potrafi również enumerować DNS-a i virtual hosty. Nie posiada żadnego GUI, jest napisane w Go i intencjonalnie nie robi rekursywnego skanowania. Znaczy, jak otworzy, znacie jakiś katalog, to nie będzie do niego wchodził i znowu uruchamia tego słownika na tym katalogu, co jest pewną różnicą do innych tego typu narzędzi. Tak wygląda output z GoBustera, czy podaję mu, też jest dosyć prosty do używania. Tak, podaję mu słownik, podajemy mu liczbę wątków równoległych, jakimi chcemy skanować. Możemy sobie filtrować po SATu w kodach, czy jakie chcemy pokazywać, jakie nie chcemy pokazywać w obie strony, jakie timeouty możemy zdefiniować, no i listę rozszerzeń, które nas interesują i to robi. Dosyć szybko działa. Możemy też numerować DNS-a. Ja do tej pory nigdy nie potrzebowałem numerować DNS-a na Hackboxie, bo zawsze z innego miejsca gdzieś byłem w stanie wywnioskować albo zobaczyć dokładnie wprost, jakie nazwy są zarejestrowane w DNS-ie danym. No i tu przykład z Facebooka. Facebook ma też sporo poróżnych nazw DNS-owych porejestrowanych, które faktycznie istnieją. No i takie klasyczne narzędzia, które można też należeć do nich wspomnieć, to Dirbuster i Dirb. Oba robią rekursywne przeszukiwanie i Dirbuster ma GUI. Oba są dosyć leciwe. Kolejnym bardzo fajnym narzędziem, które też polecam, jest Webfuzzer, WFuzz, który ma bardzo prostą ideę za sobą, czyli fazuje ruch do serwera HTTP. Definiuje się to przez po prostu słówko faz, będzie podmieniane tym, co damy ze słownika. Jeżeli chcemy więcej niż jeden fazować, no to będzie faz 2 i faz 3 i tak dalej. Webfuzzem da się zrobić bardzo dużo. To jest jedno z moich podstawowych narzędzi, które wykorzystuję do analizy, zarówno w życiu pentesterskim, jak i już w życiu hack the boxowym do analizy stron www. Możemy sprawdzać na przykład, jak dany serwer HTTP zachowa się na różne metody HTTP, które chcemy potraktować. Jest minus x faz, czyli minus x zdaje się z curla, jest ten sam przełącznik. I też możemy bardzo ładnie filtrować sobie wynik po response kodzie, po liczbie linii, które zwróci, po liczbie słów, które zwróci serwer HTTP, albo po liczbie wyrazów. Możemy pokazywać albo nie pokazywać danego outputu, żeby nie zaśmiecać sobie widoku. Tak? Jeżeli wiemy, że nie wiem, że 310 znaków to zawsze będzie dobry, czy tam 405 to jest to, co się zawsze spodziewamy, że powinien poprawnie skonfigurowany serwer zwrócić, no to chowamy sobie 405, nie obchodzi nas, a będziemy mieli tylko te rzeczy, które nas mogą interesować. I to chyba jest na przykład maszyny, która jest jeszcze aktywna, więc jest zamaskowany adres IP, czego to dotyczyło. WFuzzem również w bardzo prosty sposób możemy brute force'ować basic authentication. Tak jak pokazuję na przykładzie, przekazujemy mu nagłówek. Też jest bardzo ciekawe fazowanie requestów. W requestie, jak mamy jakieś ID na przykład, tak jak tutaj pokazane, to możemy sprawdzić, które ID są prawidłowe, po prostu dając mu nie listę, nie plik, tylko zakres wartości, które ma sprawdzić, definiując jako range i on po prostu wyśle wszystkie requesty i powie, jakie kody błędów zostały zwrócone przez serwer HTTP. I te wszystkie dane też możemy zobaczyć. Nie wiem, czy jakie artykuły istnieją, nie istnieją na danej stronie. I WFuzz jest bardzo wygodne też na przykład do brute force'owania cookie. Wszystkich nagłówków HTTP tak naprawdę. Też możemy tam nagłówki HTTP albo cookie dać i sprawdzać różne rzeczy, jak się będzie zachował dany serwer. Też jest to bardzo wygodne.
takich narzędzi, które moim zdaniem mają praktycznie identyczną funkcjonalność, funkcję, to będzie Burp Intruder. Z tym, że Burp Intruder jest z gwiazdką, bo Burp Intruder w wersji community, czyli w wersji darmowej Burpa, ma zdaje się ograniczenie jednego requestu na sekundę. Nie pamiętam dokładnie, czy to jest 10, czy to jest 1 request, ale ogólnie dosyć wolno. Dopiero w wersji commercial, która zaskakująco podrożała ostatnio, przynajmniej 2 lata nie sprawdzałem, chyba 2 lata temu patrzyłem, kosztował 100 chyba dolarów, teraz kosztuje chyba 350 euro, za licencję roczną jest znacząco droższy. Więc dwufazem to samo uzyskamy za darmo. Jak już mówimy o jakimś procesowaniu, to dobrze wiedzieć, skąd brać słowniki, żeby samemu ich nie wymyślać. To w Kalim są już kilka słowników wgranych, jak na przykład Rockyou, czyli wyciek bazy danych tego serwisu sprzed już wielu, wielu lat, które zawiera bardzo popularne hasła i jeśli chodzi o zadania, to większość haseł powinna być w takich znanych słownikach. Czyli jeżeli zadanie wymaga burtowania hasła, no to powinno to być. Jeżeli to jest słownikowe, no to powinno być w słowniku i zakłada się, że to wtedy jest OK, to takie zdanie będzie dopuszczone. I ze mną jest checklista, która zawiera też bardzo fajne słowniki, jak również słowniki, które zawierają jakieś specjalne znaki, które chcemy fazować dany request, sprawdzić, czy na przykład możliwe będzie jakieś SQL injection albo XSS-y, albo jakoś dziwnie zachowa się strona serwer na jakieś UTF charaktery, więc tam takie są fajne rzeczy. Mimo że WFAZ jest też w Kali, to ja sugeruję mocno, żeby sprawdzać repozytorium WFAZ-a, ponieważ tam często dodają nowe jakieś wartości, więc to warto porównać, czy na pewno ma się najnowsze na swoim maszynie. No i wordlisty się też tworzy. Jest takie narzędzie jak CULE, Custom Word List Generator, który jest bardzo, bardzo prosty w obsłudze. Jest napisany w Rabim, jest dosyć wydajny. Podaje mu się po prostu, z jakiej strony ma zbudować słownik, jaka jest minimalna długość wyrazu, którą ma tam dodać, jak głęboko w tą stronę ma wchodzić. On rekursywnie przeszukuje, po prostu rzuci te wszystkie słowa unikalne do słownika. Później możemy wykorzystać John the Ripper'a do mutowania takiego słownika, czyli to, co ludzie często robią, czyli dają cyferki na końcu, tak? No bo to będzie inne hasło, zostanie przyjęte, będzie spełniało wszystkie wartości, wszystkie compliance'owe reguły, które zostały nam narzucone, a my go nie zapomnimy. To lista takich reguł dosyć wygodnie się konfiguruje w pliku konfiguracyjnym Johna i wówczas możemy też małym nakładem pracy zbudować słownik pod daną osobę, daną maszynę, daną organizację zmutowane. I to też było, ja co najmniej z jednej maszynie kojarzę, był po prostu jakiś blog tematyczny, więc dosyć realnym było, że jeden z administratorów tego bloga użył hasła, które jest związane z tą tematyką, więc jak się zwróciło wszystkie strony, wszystkie wyrazy z tego bloga i się jeszcze dodatkowo mutowało, no to po prostu jedno z tych haseł pasowało. Kojarzę na forum, to spowodowało duże, duże zamieszanie, bardzo dużo osób narzekało, że to jest guessing, że to jest nieżyciowa maszyna i gdyby takie rzeczy się nie zdarzają. Ja się z tym głęboko nie zgadzam. Uważam, że jeżeli istnieje narzędzie, które w wygodny sposób pozwala nam zbudować słownik, a jeszcze jest dodatkowo bardzo jakiś niszowy, tematyczny blok, no to scenariusz, moim zdaniem, dosyć realny, coś takiego się może zadziać w życiu. Brute forcery hasu. Tutaj bym chciał powiedzieć o dwóch narzędziach, które ja używam. Jest ich dużo. To oczywiście nie jest jakaś wyczerpana lista. Jest Hydra, która jest dosyć długo już rozwijana i cały czas jest rozwijana, o dziwo, sprawdziłem. Która potrafi brutforsować online hasła do wielu protokołów. SMB, SSH, jakieś RDP-y, FTP-y, a także oczywiście HTTP posty, gety. Składnia pozwala nam albo definiować konkretny username, albo listę username'ów, konkretny password, żeby robić password spraying, albo listę haseł, no i liczbę wątków, no to całkiem nieźle szybko działa. Innym tego typu narzędziem jest Patator, jest napisane w Pythonie, jest takim nowszym narzędziem, używam zamiennie, używam prawie zawsze Hydry,
czasami Patatora, jak nie wiem, gdy na przykład Hydra mi się znudzi. No to wiecie, czasami to nudzi. No. Zadania po jakimś czasie, jak się już robi 60 maszynę, to wyglądają podobnie. Przynajmniej do jakiegoś etapu. No, ciężko jest wymyślić coś nowego. Krakery haseł, czyli takie portfolio offline, to też uważam, że tak naprawdę warte wspomnienia są tylko dwie, czyli John the Ripper. To na górze tutaj nie widać. To jest hash NTLM-owy sieciowy, który przechwyciliśmy w czasie zadania jakimś innym narzędziem, prowokując stronę do wykonania jakiejś akcji. No i John jest o tyle wygodny, że możemy podać mu wygodny sposób format, jaki mamy krakować, albo nie podawać takiego parametru i wtedy spróbuję sam odgadnąć, jaki to jest format i co brutować. Oczywiście dużo więcej przełączników, ja takiej podstawowe pokazuję tylko. Natomiast w tym wypadku ze słownikiem, no to na procku, na wirtualce, na dwóch korach, gdzieś tam dosyć szybko hasza był w stanie mi złamać, oczywiście z użyciem słownika. Johnson ma bardzo dużo narzędzi wytworzonych naokoło niego, które w bardzo wygodny sposób i bardzo małym nakładem pracy przetwarzają różne hasła, passphrase'y do formatu, który możemy dać na input do Johna. Czyli na przykład jak mamy bazę keypassową, która jest broniona jakimś hasłem, no to takim certyfikatem, kluczem, czymkolwiek. Na końcu to sprowadza się do ilości rund AES-a i do symetrycznego hasła, które jest gdzieś używane, czy dłuższe, czy krótsze. No to mamy jakieś takie narządko, które po prostu przekształca co do takiego hasza i tak samo używamy, nawet już tutaj bez podania konkretnie, co to jest za hasz. No tak sam John odgaduje i to szybko trakuje. Albo mamy klucz, prywatny klucz SSH, broniony hasłem, to tak samo. Jedno proste narzędzie i tak samo możemy to tutaj krakować. Innym narzędziem jest Hashcat, który mieni się najszybszym krakerem na świecie. Być może tak jest, faktycznie jest bardzo szybki, jest bardzo dobrze zoptymalizowany pod karty graficzne i prawdopodobnie jego należałoby najczęściej używać, natomiast ta składnia jest trochę mniej przyjazna, bo w Johnie można podać, znaczy tutaj tak się pewnie się nie zapamiętuje, jaki format hasza trzeba tam podać, no tutaj podaje się M, jakiś parametr i on już po tym wiedzą, że to jest MD5 czy jakiś inny hasz i też to krakuje. Fajnie też wiedzieć, że są takie narzędzia jak do audytowania stron. Tych narzędzi oczywiście jest różnie dużo, ja bym chciał chyba wspomnieć się tutaj o dwóch. Jest Nikto, dalej rozwijany, ładnie opisany, którego zawsze praktycznie używam. On bardzo dobrze sprawdza się przy pentestach, bo daje jakieś takie informacje, jakieś nagłówka, które nie zawsze są przydatne i są jak gdyby pierwszym miejscem, pierwszym krokiem, którym powinniśmy analizować przy robieniu jakiejś maszyny na hackboxie. Bo nie wykluczam, że może być jakiś XSS, który należy wykonać i przez to jakieś wykreślić informacje, dopiero później dalej pójść. To się też się zdarza, ale najczęściej to nie jest pierwszy krok, który wykonuję, ale on w tle sobie działa i daje jakieś wyniki, na przykład tutaj zaznaczył, że jest katalog source, który ma directory indexing i pewnie warto sobie na niego zerknąć. Jeśli mamy już konkretny jakiś CMS, który jest, no to jest kilka CMS-ów, audytorów CMS-ów dedykowanych pod nie. Konkretnie na przykład WP Scan jest bardzo dobrym CMS-em, który daje, sprawdza jakie są zainstalowane pluginy, jakie to jest wersja i próbuje duże rzeczy numerować i od razu wyświetla, czy są jakieś podatności do danej wersji, jeśli tak, no to gdzie możemy coś więcej o tym czytać, czasami wprost, gdzie się znajduje exploit, więc też należy takie rzeczy sprawdzać. W tym przypadku chyba krokiem tutaj było wykorzystanie authenticated code execution, przez to, że było authenticated, no to trzeba było znaleźć się najpierw w kredensiale do jakiegoś użytkownika, chyba też Qla tutaj trzeba było użyć. Jakby to się sobie przydziać, pełny output jest
dużo dłuższy, ale nadal moim zdaniem jest dosyć czytelny i mniej więcej widać od razu o co chodzi. Tak jak mówiłem, no, takie narzędzie jest bardzo dużo, jest Jumpscan dedykowany do Joomla, czy do Drupala jest bardzo też jest kilka, natomiast mi wpadło oko Drupal, w miarę nowy tool, cały czas rozwijany. Dzisiaj już też ktoś na prezentacji wspominał o SQL mapie, z sali bodajże obok, więc to jest jedyny tool, który używam do SQL Injection. SQL jest bardzo dużym, potężnym narzędziem, które bardzo mocno automatyzuje proces wykrywania i wykorzystywania SQL Injection. Natomiast z doświadczenia, to co mogę powiedzieć, to SQL Injection szuka się ręcznie zazwyczaj. Jest coraz mniej takich first order SQL Injection, gdzie od razu mamy wynik, znaczy częściej się zdarzają w życiu SQL Injection second or third order, gdzie za którymś razem gdzieś na innej podstronie nam będziemy mogli zobaczyć wynik SQL Injection, albo w ogóle nie możemy go zobaczyć. Natomiast jak już mamy takie SQL Injection znane, no to możemy sobie wygodnie zrzucić bazy danych albo przekazać parat minus SQL Shell i dostajemy shell SQL-owego. W tym wypadku pod spodem była baza MS SQL-owa. MS SQL jest o tyle przyjemny, że tam są procedury składowe, często niewyłączone domyślnie, bo one są częściowo, one zawsze się znajdują, czasami są wyłączone, albo czasami użytkownik nie ma do nich dostępu. Jest taka procedura XP DIR tree, która umożliwia zalogowanie się do jakiegoś zasobu, w sensie sprawdzenie jakiegoś katalogu, a Windows o tyle jest przyjemny, że jak próbuje gdzieś odwołać się po sieci i ta sieć mu zwróci, że potrzebne jest uwierzytelnienie, to się z chęcią uwierzytelni i wyśle nam hasza. Jak przechodzimy trochę do Windowsa, to bardzo delikatnie zaznaczenie o enumeracji Windowsa. Jest takie bardzo klasyczne narzędzie Enum for Linux, które nam enumeruje wiele rzeczy, między innymi na przykład dostępne udziały sieciowe po SAMBie albo użytkowników, których w stanie znaleźć na danym serwerze. Możemy tam wykorzystywać albo null sesję, albo podać kredensiale użytkownika. Jest fantastyczny, też dzisiaj wspominany już pakiet impacket. To jest taki zbiór wielu, wielu fajnych narzędzi napisanych w Pythonie do enumeracji, do eksploitacji Windowsa. To co wszystko są standalone narzędzia albo biblioteki Pythonowe, więc coś łatwo instrumentalizuje. Tu jest przykład SNW mapa do mapowania i do interakcji z share'ami sambowymi, albo PSExec, czyli implementacja PSExec'a w Pythonie, także możemy wykonywać kod. Warto też pamiętać, że istnieje coś takiego jak SMB Client, domyślne narzędzie z pakietu sambowego i też go warto czasami wykorzystywać. Bardzo krótko o bezpiecznej deserializacji. Deserializacja nigdy nie jest bezpieczna i trzeba być naprawdę bardzo odważnym albo bardzo, bardzo dobrze rozumieć, na czym to polega i w jaki sposób zabezpieczyć obiekt deserializowany, żeby nie wykonać sobie, nie umożliwić wykonywania kodu. Są payload generatory. Takim klasycznym payload generatorem jest WISO Serial do Javy. Mamy też Pickla, który Pickle sam w dokumentacji mówi, że on nie jest pisany, żeby być bezpiecznym i nie należy używać Pickla w żadnym niezaufanym środowisku, czytaj nigdzie. Krótki przykład kodu, jak bardzo prosto można uzyskać wykonanie kodu za pomocą Pickla. No mam taki dużo też tuli na przykład do .NET-u. Jest bardzo fajne repozytorium Payloads All the Things, gdzie tam jest ustęp o Insecure Deserialization. Tam jest też dużo fajnych narzędzi i odnośników, gdzie można coś więcej doczytać. Jak już wyeksploatujemy maszynę, to teraz musimy zrobić takie podstawowe zadania, podstawowe rzeczy, jak na przykład sprawdzić, jakie są share'y, jakie są uprawnienia, jakie są pliki, czy mamy dostęp do jakichś plików, które mogą coś nam więcej pozwolić zrobić. Takie podstawowe rzeczy, które należy wykonywać. I oczywiście są skrypty gotowe. Daję tutaj dwa linki oraz do klasycznego postu Gottmilka, jakie kroki należy wykonywać. Ja używam
kilku takich skryptów i kompiluję je do jednego, ponieważ jeszcze staram się jakieś inne rzeczy, które przychodzą mi na myśl w trakcie nauki dopisywać tam. Jest takie fantastyczne narzędzie PSP, dosyć nowe narzędzie. Ono powstało całkowicie pod kątem Hugboxa i w ogóle cechowo zainspirowany Hugboxem, trochę to powiększę. PSP zapina się do iNotifya Linuxowego i sprawdza, co się dzieje w systemie. I możemy dzięki temu zobaczyć jakieś pliki, które są modyfikowane, albo procesy, które się uruchamiają, które normalnie musielibyśmy mieć szczęście, żeby uruchomić, na przykład tak jak tutaj widać, musielibyśmy mieć szczęście i uruchomić PSAUX-a w momencie, w którym akurat ten plik się wykonał, ten skrypt się wykonał, żeby go przechwycić, jego output. Spróbuję pomniejszyć to, jak mi się uda. Nie uda mi się. Dobra. I ostatnie takie narzędzia, które są bardzo, bardzo przydatne, to jest CyberChef, gdzie pieczemy różnego rodzaju reguły, czyli jakiś tam mamy string, chcemy go z base64ować, wrzucić do hexa albo URL decoda zrobić jakieś inne rzeczy. Tu bardzo wygodnie, bardzo szybko możemy coś takiego sobie zrobić, nie musimy odpalać narzędzi na swojej maszynie. QuipCube to jest takie narzędzie, które spróbuje rozwiązać szyfry jakieś podstawowe, takie szyfry przestawieniowe, szyfry bacona, jakieś inne rzeczy. Jak mam jakieś takie szyfry mniej popularne albo bardziej popularne, to mam DecodeFR, które też serdecznie polecam, żeby odwiedzić i zobaczyć, że mam jakieś dziwne znaczki, to fajnie byłoby sprawdzić na Decode, czy to nie jest jakiś szyfr, który 15 lat temu był używany w armii irańskiej i teraz ktoś użył go do zadania. Dobra, jak tylko przejdę do następnego slajdu. Dobra, i to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że bardzo długo nie przedłużyłem. Taki crash course, jakie są narzędzia, tak żeby ktoś nie czuł się mocno zagubiony, jakby chciał rozpocząć swoją przygodę z flagami. Jeśli mamy czas na pytanie, jeśli macie jakieś pytania, to ja z chęcią postarałbym się odpowiedzieć. Jeśli nie, to pewnie będę tu dostępny jeszcze na chwilę po prezentacji. Dziękuję.